Moi drodzy, siemano, witam w kolejnym odcinku NBA 2K16. Dzisiaj prawdopodobnie przejdziemy już do playoffów, co jest bardzo prawdopodobne, i omówimy sobie kolejne drużyny przed nadchodzącym sezonem NBA. Dzisiaj na celownik weźmiemy sobie aktualnych mistrzów, czyli Cleveland Cavaliers, później Boston Celtics i Los Angeles Clippers. Prowadzimy, przypominam, w MyGM-ie drużynę Lakerów, drugi sezon, i myślę, że jesteśmy w stanie naprawdę namieszać w playoffach. Fakt faktem, siódma pozycja to niezbyt nas satysfakcjonuje, natomiast no nie, chciałem powiedzieć, że możemy się powalczyć. Nie, no teoretycznie możemy, no ale to będzie mega, mega trudne. Wygrana z Denver. Moi drodzy, Cleveland Cavaliers. Co by tutaj dużo mówić? Zamiast Cleveland Cavaliers moglibyśmy powiedzieć drużyna LeBrona Jamesa i jego koledzy. Ale dostajemy w pierdzie. Dlaczego? What the fuck? O nie, ale to spierdoliłem. Mogliśmy dobić. Typowo, nie? Ale się pospieszyłem i spadliśmy na ósme miejsce. Jest grubo, słuchajcie. Nie, zaraz sprawdzimy, czy przypadkiem nie będziemy jeszcze walczyli o życie. De La Vedova tutaj mi coś psuje. Dobra, Cleveland Cavaliers, moi drodzy. LeBron James, wiadomo, można powiedzieć już ikona obecnej generacji i przyszłych Hall of Famer, i jakby nie było, żywa legenda NBA, bo on będzie legendą, już jest legendą, tak? Z całym szacunkiem dla niego naprawdę. Znaczy, no, trzeba mu oddać szacunek. Można go lubić, nie lubić, ale szacunek do jego umiejętności i zarówno na boisku, jak i przy umiejętności przywódczych trzeba mu oddać. No co, zostaje w Cleveland na kolejny sezon i będzie miał swoją starą ekipę z tak zwanego Big Three. No tutaj mamy problem, okej, okay, tak wtrącę, Pelicans nas gonią i to konkretnie, więc my nie możemy teraz przegrać z Oklahomą. Grubo. W Cleveland zostaje, można powiedzieć, trzon tego. O ja pierniczo, jaki pogrom w trzeciej kwarcie. Nie pykniemy tego, nie ma opcji. 23 punkty, no jak? Jest po zawodach. Ja nie mogę wypaść z tych, z ósemki, no bez jaj. Pelicans chyba też dostali w dupę, dobra. Czekajcie, ogarniemy temat, dobra, jest. Jest klasa, o jest klasa. Portland zostało zmiażdżone, zjedzone. Siódme miejsce, dobra. Trzon zostaje w Cleveland, czyli LeBron, Kyrie Irving i Kevin Love. Powiem wam szczerze, że myślałem do końca, iż Kevin Love zmieni mimo wszystko otoczenie, ale jak się okazuje, zostaje. Chociaż wszystko jest możliwe, dalej trady mogą tutaj mieć miejsce w szeregach Cavs. Natomiast na tę chwilę Kevin zostaje. Ja to pyknę, 7 punktów, ja to pyknę, zobaczycie. Kevin zostaje. Zostaje też no reszta drużyny. Te ważne ogniwa, które ciągnęły też między innymi różne elementy gry, typu Tristan Thompson. Moim zdaniem dalej mega przepłacony. Przyzwoity występ w playoffs, ale serio, przepłacony on jest, mega przepłacony. J.R. Smith, który zdobył też mistrzostwo właśnie z Cleveland razem, i ważny zawodnik, to nie jest zawodnik, który może ciągnąć grę drużyny, ale on w ważnych elementach naprawdę się przydaje i potrafi rozciągnąć grę i tymi rzutami za 3. Co ciekawe, też jego rzuty, czy tam Shamperta, Irvinga, no LeBron też coś tam dorzucił, nie jest też on jakimś mega super tripointerem, ale już Fry wydaje mi się lepszy, który też jest właśnie z Cleveland. No pobili właśnie Cleveland, nie Cleveland, tylko właśnie Golden State w finałach własną ich bronią, czyli rozciągnięciem gry i rzutami za 3. Kobe? Klasa. Także wygląda to całkiem przyzwoicie. Mo Williams również, no jako doświadczony już gracz, na pewno sporo wniesie też na parkiet jako weteran, no i on też coś tam potrafi rzucić. Generalnie siła strzelecka naprawdę jest imponująca, powiem wam szczerze, wszyscy się podniecamy, nie Cleveland, tylko Golden State, spoko, natomiast naprawdę to nie wygląda źle ze strony właśnie Cavsów. Mike Dunleavy, on do mnie kompletnie przemawia jako rozgrywający, bo on, Jezus,
Nie, on też jest, on jest tym, on jest przecież skrzydłowym, co ja pierdolę. Okej, okay, Farid zapunktował. Także nie jest źle. Chris Anderson bodajże przyszedł teraz, nie jestem pewien. No, zawsze to jest dodanie centymetrów pod koszem. On swoje też pograł, już swoje też przeżył, więc na pewno pod względem takim, no, mentora i ogólnie doświadczenia na pewno pomoże. Natomiast mobilnie to on nie jest jakiś rewelacyjny, ale centymetry im się przydadzą, tym bardziej, że Tristan Thompson do najwyższych nie należy. Także wydaje mi się zmiana na plus, on chyba też dostał minimalną pensję jak dla weterana, także nie jest to transfer, który na pewno mógłby zaszkodzić Cleveland. Wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, tylko może pomóc. On i tak nie będzie dostawał jakiejś wielkiej ilości minut. Nie ma opcji. Pięknie Farid tutaj wleciał z lewej. No jest też parę takich zawodników jak Felder bodajże, który jest teraz na pierwszoroczniakiem. Zobaczymy, jak się pokaże. Jestem ciekaw, czy dostanie w ogóle szansę, czy to... No nie wiem, to jest dobre pytanie. I też pytanie zasadnicze, jak Cleveland planują rozegrać aktualny sezon, znaczy rozegrać. Sezon regularny na pewno będzie, w formie oszczędzania na playoffs typowo, bo wiadomo, że zawodnikom brakuje później pary, jeżeli się spinają, a mimo wszystko, mimo wielu wzmocnień i roszad, i zmian, i planów, nadal wschód jest zdecydowanie słabszy od zachodu. Wprawdzie na zachodzie jest lekkie przetasowanie, no bo teraz będzie dysproporcja pomiędzy czołówką odpadnie nam Oklahoma, która straciła Duranta kosztem tutaj Golden State'ów, no i... Znaczy na rzecz Golden State'ów. No, ja powiem wam szczerze, że Oklahoma widzę na 8 miejscu. No, na 8 miejscu, na 7 moim zdaniem wskoczy Pelicans kosztem Houston, ale do tego dojdziemy jeszcze za parę odcinków do kolejnych ekip. Także Cleveland ma niezłą pakę, ma tą samą pakę, wzmocnili się weteranami. Jestem ciekaw tego młodego zawodnika. Tam wielkich zmian tak naprawdę nie ma. To jest w dużej mierze ta sama ekipa, która grała sezon temu. No i myślę, że hej, myślę, że spokojnie finał konferencji to oni zgarną. Bo nie ma drużyny, która realnie ani na papierze, wydaje mi się, ani z graniem, ani jakimś takim przygotowaniem, bądź sensownym też ustawieniem, ogólnie ogarnięciem drużyny, nie jest w stanie zagrozić Cleveland. Nie ma takiej drużyny. No oczywiście mógłbym się kłócić i mówić, że Indiana jest takim teamem, jako wiecie, psychofan. Może nie psychofan, ale no oddany kibic od wielu lat. No ale też nie mam złudzeń. Powiem wam szczerze, że wierzę w finał konferencji Indiany w tym sezonie, bo naprawdę dokonali super transferów, o których też pogadamy sobie za jakiś czas. Natomiast myślę, że faworytami na pewno nie będą i to trzeba oddać Cleveland. Także zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Nic więcej w zasadzie nie mogę dodać. No, jest tam jeszcze parę takich... Znaczy generalnie to jest typowo drużyna mistrzowska, nie? Jest ten trzon, jest LeBron, jest Irving, jest Love. Love jest tam najsłabszym ogniwem. I wydaje mi się, że on powinien zostać wytransferowany, tylko nie wiem, kto go weźmie za takie siano, nie? Bo naprawdę, moim zdaniem, nie spełnił oczekiwań. Tacy zawodnicy jak Fry, Jones, Shumpert czy Smith, do tego też, nawet przecież ten, nawet doświadczony nasz Rashard Jefferson, którego pamiętam doskonale z czasów New Jersey Nets, kiedy jeszcze grał sobie z Kidem i goddammit, i Carterem. Również doświadczeniem to na pewno pomoże na parkiecie i rozciągnie grę swoimi trójami, bo też rzucić potrafi, więc... Kobe! Ma mecz przegrany, cholera. Także nie, no finał konferencji jest bankowo. Myślę, że pierwsze miejsce w konferencji... Niekoniecznie. Ja myślę, że ktoś zaskoczy. Ja myślę, że jedna z dwóch pozostałych drużyn może zaskoczyć i w sezonie zasadniczym naprawdę namieszać. Jedną z tych drużyn jest oczywiście Indiana,
Bo serio, ja myślę, że pierwsza trójka to jest bankowo, nie? Naprawdę, naprawdę myślę, że to jest bankowo i to tak staram się, tak? Patrzeć nie przez pryzmat tego, że im kibicuję, tylko przez pryzmat tego, jak drużyna jest budowana, jak jest ułożona. Mają dobry sztab szkoleniowy, mają dobrze zorganizowaną górę, tak zwaną górę, czyli wiecie, cały zarząd. No i transfery były przemyślane, odpowiednie. Tutaj pozycje zostały wzmocnione fajnymi, konkretnymi zawodnikami, którzy mają pełnić swoje role, określone role i świetnie się w nich wcześniej spróbowali, także transfery wszystkie były jakby po prostu przeprowadzone bardzo, bardzo rozsądnie w celu wypełnienia luk, błędów i niedoskonałości, które trapiły ostatnio Indy. To jest jedna z tych drużyn, które myślę, że mogą zagrozić Cleveland w triumfie w sezonie zasadniczym. A drugą taką drużyną właśnie jest Boston Celtics, do którego sobie właśnie teraz przejdziemy. Boston Celtics po utracie takich gwiazd jak Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce, wiadomo, ikona, czy nawet Rajon Rondo, no wcześniej też wiadomo, Tony Allen, Rashid Wallace, swego czasu jeszcze Shaq tam też kończył karierę. Drużyna się całkowicie zmieniła, diametralnie, przyszli zupełnie inni zawodnicy, później przecież Green odszedł. Teraz mamy lidera, można powiedzieć, Isaac Thomas, wiecie, ten koleś, który przyszedł teraz niewalną w topy, on przyszedł bodajże z Phoenix Suns i naprawdę super transfer dla nich i on już w pierwszym sezonie mega się sprawdził, widać, że ciągnie tę drużynę, widać, że kibice go niosą i że ma to sens, jego gra po prostu w pierwszym składzie dla tej całej celtyckiej układanki. Poza tym, no jest Kelly Olynyk na przykład na centrze, tak, którego nigdy nie byłem fanem, nie jestem, wydaje mi się, że gra zbyt brutalnie, chociaż Boston Celtics zawsze grał brutalnie. No dobra, może nie za czasów Larry'ego Berta, tak, ale czasy właśnie, no nie, głupio powiedziałem, że zawsze, no ale Paul Pierce i KG lubią pograć troszeczkę ostrzej, więc parę lat byliśmy świadkami właśnie takiej ostrzejszej gry w TD Garden, tak. Teraz mamy takich kozaków jak Joe Crowder, który jest ważną, integralną częścią na pewno zielonych i nie jest zły, on jest dobrym zawodnikiem, on jest dobrym koszykarzem, dobrym basketciarzem, chciałem powiedzieć i wydaje mi się, że nie ma potrzeby tutaj wzmacniania tej pozycji, fajnie on tam wygląda, umie powalczyć pod koszem, umie wejść pod kosz, czasem coś tam rzucić, nie jest to jakiś rasowy three-pointer, nie oszukujmy się, natomiast o kurde, nie, no nie gadajcie, że spadniemy, nie? Jestem pojebany, ja przegrałem życie po prostu, jestem posrany. Nie mówcie, że my to przerżniemy, nie mówcie, że my to przerżniemy, no bez jaj. God damn it. Mogę sprawdzić jakoś z kim gra Pelicans. Oni muszą przegrać, a my musimy wygrać. Mogę to jakoś sprawdzić? Ale dałem dupy. Ej, serio, ale dałem dupy, nie? Jest tu gdzieś jakiś, kurde, terminarz? Cokolwiek, ej. Chyba nie ma. No fuck my life, co ja odwaliłem? Nie wierzę w typa, w sensie w siebie, nie? Nie, mam downa, serio, mam downa, co ja odpieprzyłem teraz? Taką bzdurę. Mecz z Memphis, no dupa tam, no jedna wielka dupa, no co? Trzeba liczyć na to, że... Ej, chyba się udało. Ty, ziomek, chyba się udało. Chyba wbiliśmy. Ledwo, bo ledwo, ale wbiliśmy chyba, nie jestem pewien. Billy Donovan, no fajnie, fajnie, nikt z naszych nie dostał nagrody. Zaraz przejdziemy sobie do Bostonu, czekajcie, bo ja to chcę... Nie, chwila. Irving, no to wiadomo, o, Cousins fajnie. Towns, on to się zrobił kozakiem. O, Melco pocisnął. Georgie jest, klasa.
szczerze, wali mnie to. Prawdę mówiąc. Więc przejdźmy od razu, bo ja się muszę upewnić. Ej, jesteśmy... Nie. Tak! Jesteśmy w playoffach. Jezu. Fuksem. Mega, turbo, hiper fuksem. Dobra, Jezu, to gramy. Gramy z Oklahoma. Witamy w playoffach. Mamy przerąbane, bo już w pierwszej rundzie trafiamy na Oklahoma. Lidera, ale myślę, że oni są w naszym zasięgu. Spokojnie, mamy dobry składzik. Mamy dobrą ekipę. Dobra, lecimy. Jeszcze tam z tym Bostonem. No, mówiłem o Crowderu. Jest Avery Bradley chyba jednak, który do wysokich też nie należy, ale on też fajnie rozciąga grę, ma dobry rzut, fajnie ułożony nadgarstek. Wydaje mi się, że w tym sezonie jeszcze bardziej pociśnie. Jest pierwszy mecz wygrany z Oklahoma. Przyszedł kto? Właśnie teraz powiedzmy o tych najważniejszych. Znaczy nie, jest jeszcze Marcus Smart. No właśnie, też wybrany też w drafcie, nie pamiętam z którym pickiem, prawdę mówiąc, chyba wydaje mi się, że nawet w pierwszej piątce był wybrany. Z pierwszej piątki pików w sensie. Dobra, mecz na straty już. God damn it. Marcus Smart jako rezerwowy rozgrywający wchodzący z ławki za Thomasa. Chociaż oni też grali parę razy koło siebie i to wyglądało też całkiem nieźle, więc... Ej, ale ciśniemy Thunder, nie? Mistrzostwo świata. No i dobra, najważniejszy moim zdaniem i super, mega trafiony transfer, zakontraktowanie jest. Ala Harforda. Al Harford z Atlanty Hawks przechodzi, uwaga, do Bostonu Celtics. Takiej właśnie, nie chcę mówić, nie, w sumie nie gwiazdy, takiego gracza po prostu. Znaczy to jest w sumie gwiazda, no ale nie wydaje mi się, żeby ten zawodnik się poczuwał. Czuł się jak, czy nie uważał się za... Ja pierdolę. Co ja robię? Mam downa. Dobra, u siebie ich pociśniemy. Dobijemy w tym meczu. Trochę głupio nie grać, że... No nie. Trochę głupio nie grać żadnego spotkania już w pierwszej rundzie playoffs. Dobra, 16 punktów, spróbujemy. Al Harford, dobra, w każdym razie, no jest to solidny zawodnik, uznana marka. Dodał też centymetrów pod koszem, no Olink jednak sam nie pociśnie, a u nich trochę było biednie poza nim, więc jest gwiazdę, który no bankowo będzie grał w pierwszej piątce. A chociaż kto wie, może ich ustawią obok siebie, na dwie wieże będą grali, zobaczymy, co wątpię jednak, ale zobaczymy, wszystko jest możliwe. Na pewno doda jakości, na pewno doda sporo w ofensywie, bo wiecie, on też bardzo dobrze gra tyłem do kosza. Potrafi się ustawić fajnie też bez piłki, potrafi grać pick and rollem, zasłony, to wszystko u niego wygląda bardzo dobrze. Nie pamiętam dokładnie jak jest ze zbiórkami, jak ten miał statystyki. Nie powiem wam, cholera, nie powiem wam, serio. No lata spędzone w Atlancie, gdzie gra zespołowa, ogólnie te schematy wszystkie jego wyuczone na pewno będą miały przełożenie w Bostonie, bo tam się gra dobry basket. W Atlancie się gra naprawdę dobry basket. Gdyby tak nie było, to byśmy nie oglądali jej przez tyle lat regularnie w playoffach, no bo ja pierdolę, coś to odwalił. Bo nie oszukujmy się, Atlanta nie ma jakichś super turbo nazwisk, ale swoją solidną grą, niczym San Antonio Spurs, co roku w tych playoffach są. Mało tego, oni nie słyną z tego, że odpadają w pierwszej rundzie, tylko jednak dochodzą gdzieś dalej, pięknie. Gerard Green również jest, który potrafi zapakować niejednokrotnie, paczki u niego fajnie wyglądają, z rzutem wygląda troszeczkę gorzej, bardziej taki typowy slasher, ale całość wam powiem, całość prezentuje się ogólnie bardzo, bardzo, nawet nie przyzwoicie, ale bardzo solidnie i nie chcę tutaj też omawiać wszystkich zawodników, no nie wiem, Amir Johnson jeszcze jest, ale nie uznaję go jako jakąś taką bardzo ważną i integralną część Bostonu. Może to mój błąd, wybaczcie, jeżeli ktoś się z was ze mną nie zgadza, to w sumie może napisać, dlaczego powinienem go traktować lepiej pod tym względem. Jest jeszcze wielu młodych zawodników, no generalnie team jest naprawdę fajnie ułożony. Mają dobry pomysł na grę, zawsze, w ostatnim sezonie było to widać, swego czasu uznawano ich raczej za dosyć mizerną drużynę w ciągłej przebudowie. Brakowało tych, wiecie, tych nazwisk, tak? Ale oni pokazali, że nazwiska nie muszą wcale tutaj być wyznacznikiem sukcesów i
Zaskoczyli bardzo, ale to bardzo pozytywnie. W poprzednim sezonie pięknie z faulem. I myślę, że zaskoczą również w tym i to jeszcze bardziej, bo naprawdę oczekiwania są na pewno większe, ale chyba nikt się nie spodziewał, że oni będą w stanie wygrać finał konferencji, ale z drugiej strony czemu nie? Czemu Boston ma nie wejść ponownie na szczyt? Czemu ma nie zagrać w finale konferencji? No bo ja widziałem, że nie wygra konferencji. Chodziło mi o sezon zasadniczy, że nie wygra sezonu zasadniczego. Ale właśnie dlaczego nie? Dlaczego miałby... Kurde. Dlaczego mieliby nie wygrać? Wszystko jest, słuchajcie, możliwe. Ja tam i... No dobra, nie chcę powiedzieć, że kibicuję, no bo... bo tak nie jest, ale... Ale myślę, że o pierwszą trójkę powalczą i naprawdę obstawiam Cleveland, Indiana i Boston. Że ta trójka tak właśnie będzie wyglądać, z tych trzech teamów będzie się składać. Absolutnie tutaj nie obstawiam żadnego regresu, właśnie obstawiam na typowy progres. I myślę, że będzie ciekawie. Oj, będzie ciekawie. Będą się bić na pewno o finał, znaczy na pewno. O pierwszą trójkę na pewno i mam nadzieję, że będzie ciekawie na tyle, żeby bili się jeszcze o pierwszą konferencję. Na ostatni tutaj już dzwonek, bez sensu to powiedziałem. Nie no, okej. Okay. Ostatnim teamem, jaki dzisiaj sobie omówimy, to LA Clippers. Czyli od ostatniego czasu, ogólnie ostatnimi laty, ta lepsza, niestety, część Los Angeles. Blake Griffin został, DeAndre Jordan został, CP3 został, czyli trio generalnie zostało. Ale co z tego? Co z tego? Jamal Crawford, który mimo lat dalej prezentuje super poziom, super się go ogląda, naprawdę mega fajny, solidny gracz, każdy by się na pewno ucieszył z posiadania takiego zawodnika w swoich szeregach. Podobnie jak z Paula Pierce'a, który, no wiadomo, no minut już też będzie dostał coraz mniej, ale on dalej potrafi romnąć bazera, o czym przekonali się niejednokrotnie Washington Wizards. Także wydaje mi się, weteranów mają spoko, no ale samymi weteranami się niczego nie ugra. Wesley Johnson przyszedł, czy nie, nie przyszedł, on po prostu tam już siedział. Lamus, jakich mało. Weźmy dalej. Brandon Dawson. Zastanawiacie się, kto to jest? No i słusznie. Alan Anderson. Jeff Ayres. To są za nazwiska Clipperów. Mnie to rozwala generalnie. Ja po prostu zastanawiam się, dokąd ta drużyna zmierza. To nie jest tak tragicznie jak w Sacramento Kings. Nie oszukujmy się. Chyba nigdzie nie jest aż tak tragicznie, nawet w Lakers. Ale... Cholera, ale naprawdę bardzo mizerny skład. Austin Rivers jeszcze to podtrzymany przez Doka. No jest JJ Redick, który od lat już tam ciśnie i jest też w stanie nahukać trochę punktów, rozciągnąć tę grę, rozciągnąć obronę przeciwnika. Niby fajnie, no ale kurde, no to jednak to nie jest... To brakuje, bo... Nawet jeżeli ustawimy sobie tę pierwszą piątkę, która się nie zmieniła, no to brakuje ławki. Serio, brakuje ławki. Można grać 1, 2, 3, 4 mecze, można grać 10, 20, 30 meczów, ale na playoffy to za mało. Na playoffy to zdecydowanie za mało i wydaje mi się, że w tym sezonie znowu będziemy świadkami szyderstw i zabawnych komentarzy na temat Clippers, że maksymalnie druga runda playoffs i na razie, nie? Chociaż podejrzewam, że jak trafiliby na Portland, to pozamiatałem ich od razu. Także, no, nie widzę kompletnie tutaj żadnego rozwoju w Clippers. W przeciwieństwie do, przepraszam, nie widzę, no, po prostu powiedziałem dobrze, no, bo myślałem już o Bostonie, bo chciałem powiedzieć, że w przeciwieństwie do Bostonu, gdzie tam widać progres, tutaj widać właśnie regres. Mimo iż diametralnych zmian nie było, to właśnie widać ten regres, bo te zmiany powinny być. Powinni wzmocnić znacznie swoje szeregi. No, przecież jeszcze Brandon Bass, ale to cholera, no, okej. Okay. Centymetry zostały dodane. Zawsze ten zmiennik dla Griffina będzie, ale to też, no, to jest jedyna taka, okej, okay, jestem w stanie przyznać, to jest jedyna taka pozytywna zmiana, pozytywny jakiś taki transfer, który wzmocni ławkę, ale nic poza tym, naprawdę nic poza tym, ani na rozegraniu, ani na obwodzie, a tym bardziej na bronionej połowie, bo tam, jeżeli chodzi o ławkę, to tragedia jest, no. Serio, ja tego nie widzę.
Pięknie, nie zbieraj, bo po co? Nie wiem, jaki oni mają plan. Chyba druga runda i nie wiem, transfery kolejne. Ale jakie kolejne transfery, skoro teraz nie było... No nie wiem, nie wiem, nie. Dla mnie to abstrakcja totalna. Wypowiedzcie się też na ten temat. Wypowiedzcie się ogólnie, co myślicie o szansach Cleveland, Bostonu i Clippers. O szansach, o ich aktualnej dyspozycji. O tym, co mogą osiągnąć, o tym... jakie zmiany przeprowadzili, w sensie według was, czy zmiany pozytywne, czy negatywne, jakie powinni jeszcze przeprowadzić. Jestem ciekaw, naprawdę jestem ciekaw waszych opinii i zapraszam wszystkich do dyskusji. Dzisiaj tematem jest Cleveland, właśnie Boston i Clippers. Przypominam, że w kolejnym odcinku weźmiemy się za kolejne trzy drużyny. Także to tyle. Postaram się też nagrać sobie przez weekend na zapas 2-3 odcinki, żeby się pojawiały szybciej, przynajmniej co dwa, maksymalnie co trzy dni. Niedługo też podam informacje odnośnie WWE 2K17. Być może będę mógł was czymś pozytywnym zaskoczyć. 9 już ruszamy z serią 2K17. Także będzie się działo, moi drodzy. Będzie się działo. O, Ibaka. Ibaka w Orlando. Widzę, że ostatni mecz już przerżne. Także będę musiał się skupić na... Czy nie ostatni, tylko... O kurde. O Jezu, ten mecz... Ale mi gardło boli, masakra. Ten mecz już na pewno przerżny, więc ostatni będę musiał się skupić, spiąć poślady i wygrać go w dzisiejszym odcinku, żeby nie zakończyć tak szybko przygody. Nie no, ja w ogóle nie chcę zakończyć przygody przed finałami. Ja chcę zgarnąć mistrzostwo. Z tym składem chcę zgarnąć mistrzostwo, tylko... Tylko trzeba będzie wygrać ten mecz Thunder. Paradoksalnie, jak wygramy ten mecz w pierwszej rundzie, no to już w kolejnej będzie łatwiej, no bo trafimy na niby to łatwiejszego przeciwnika. Teraz gramy z chyba najlepszym teamem obecnie w lidze, w tej grze, w tym sezonie. Takimi rzutami nie wygramy, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale no to już jest i tak po zawodach w tym meczu. No i mecz numer 7. Niestety mecz numer 7 będziemy musieli rozegrać. Miałem taki już pomysł w głowie, że wstrzymam się z tym ostatnim meczem do kolejnego odcinka, ale nie będę wam robił tutaj wiochy i przejdziemy od razu do niego. Mam nadzieję, że uda się go wygrać. No, trzeba się skupić po prostu. Ja mam to do siebie, że jak gadam po prostu i naprawdę już wejdę w ten tryb gadania o czymś zupełnie inaczej, zupełnie. No, mam ten temat, tak, i już nawijam o nim dosyć konkretnie, staram się na nim skupić, no to brakuje mi tej podzielności uwagi i wiecie, gram, ale nie gram na 100% i potem to ma przełożenie na parkiet, na moją grę właśnie. No, teraz Lakersami, gdzie posysam troszkę i to boli, więc trzeba się skupić. Popełniam masę głupich błędów, bo się nie skupiam, no właśnie, więc trzeba się skupić. Nawet nie chcę patrzeć, kto był tam MVP meczu. Nawet nie patrzę na statystyki indywidualne naszych zawodników. Muszę jednak sprawdzić jeszcze jedną rzecz, czy przypadkiem nie ma u nas żadnych kontuzji, bo no, to by nie było zbyt fajne. Przyznaję, że to by nie było zbyt fajne. Sprawdźmy roster. Jest, aha, no tak, to sobie możecie przypomnieć, ja też zresztą. 21-letni D'Angelo Russell, Delavedova, fajnie, mamy trzech rozgrywających three-pointerów, elegancko. Jest Wesley Matthews tutaj cały czas, Jordan Clarkson, wszystko się dość fajnie prezentuje. Stanley Johnson, oczywiście telefon teraz dzwoni, bo jak zawsze. Bo jak już zaczynam nagrywać, to kurwa, to jest najlepszy moment, żeby zadzwonić. Jest Cabasio jeszcze, okej. Kobe Bryant, wiadomo. Jest Farid na czwórce, zmiennik Randle. No i nasz tutaj Valanciunas, czy Valanciunas, czy Valanciunas. Zawsze miałem problem. Dobra, lecimy. Cholera, gdzie jesteś, telefonie durny? Nie wiem. Nie wiem, gdzie jest. Walić to. Po meczu, dobra. O Jezu, na wyjeździe. O ja pierniczę, już pierdzie. 15 punktów. Dobra, coś tam... O kurde. Coś tam odrobili. Jest... Ej, nie ma tragedii.
Dobra, dobijamy. 6 punktów, to ja już nie zaryzykuję po prostu. 2 minuty 40, 6 punktów przewagi. Jak będziemy mieli piłkę, to nawet, to uwierzcie mi, jeżeli teraz Lakersi będą mieli piłkę, jeżeli teraz będziemy mieli piłkę, to uwierzcie mi, nawet ja nie jestem tego w stanie wspierdolić. Nawet ja nie jestem w stanie tego spierdolić, więc tylko się po prostu modlić o to, żebyśmy mieli piłkę. Nie no, nawet jak Oklahoma będzie miała, to nie wierzę, że to przerżne 6 punktów i no bez jaj. Nie mogę. To już jest tylko i wyłącznie do wygrania. A w kolejnym odcinku przywitamy się z drugą rundą playoffs i będziemy kontynuować swój marsz, nasz marsz ku mistrzostwu. Wielki powrót Lakers. No tak, oczywiście. Jak zwykle, wybaczcie, będzie cięcie. Tries a three off the inbound. And Westbrook pulls it down. Westbrook's got his 7th rebound of the game with that last one. They get that one, but guys, all the night, that's been the problem, securing the ball. They've been out hustled. At this point, hard to see them recovering from that. Hoosier is out there with Adams, and it's Durant. Then there's Russell Westbrook, and it's Payne, and it's the 2-spot. That's the lineup in the game for Oklahoma City. It's stolen by Adams. And now, here's Durant, the fast break opportunity. Oh, man, what a turnaround. Sensational play on D, and then the rapid-fire run to the basket. Craig, they didn't wait around, did they? They went right for the throat. Guys, this is crunch time now. When you got a chance to capitalize on the turnover, you got to take it and make it. And now we'll get a perspective here on how the hustle game has been going for the Lakers. Boy, they're hounding, harassing effort at the defensive end. Very impressive. And they forced quite a few turnovers as a result. They have, but you also can't overlook how well they defended the rim. Oh, beautiful. And that's a punch to the jaw. This game, as tight as it can be, and he pulls something off that we might not even see in the All-Star game, Kevin. But, Clark, I don't know that he planned it out too far in advance. That was one of those things that you know, just happened. I think it was premeditated. I really don't. I think that he's one of those guys that just plays off of instinct, and they don't mind him making those kinds of plays, even in a close game. And that last replay, courtesy of Kia. Bryant gets a wide-open look, buries it from three-point range. Kobe's got a pair of threes here in the fourth quarter for the Lakers. Russell against Westbrook. And the rejection by Valanciunas. And he's able to get it back. Count it, and the Laker lead has been cut down now to just 3 on the basket from Westbrook. And really, the scoring this quarter has been just off the charts, doing all he can to bring them back. Looking at the game Valanciunas has been having, 11 rebounds, and what a tear he's been rejecting shot after shot. Clark, he has owned the paint. And he cannot get the first one to drop. Tough one to miss. And he ends up making the second, and that gives them a 4-point cushion. Oklahoma City's gotten just 1 of 4 three-pointers to go down for them here in the fourth. Westbrook drives in. Here's Goodwin. Good. Nice assist from Westbrook. Los Angeles has gone a disappointing 2-6 on three-point attempts here in the fourth. Russell passes to Bryant. Fareed, a screen on Durant. Here's Valanciunas. It's rebounded by Oklahoma City. That is some tough defense there against one of the better finishers in our game. It's Westbrook with the drive. Chance there to take the lead. Missing. We can probably expect to see him shoot. Oh! One after the other. Kobe taking care of business. 34 seconds left in the fourth quarter. It's Durant on the wing. Trzeba się obronić jeszcze. O Jezus. Shot no good. The defense needs to play tight on him, and that's exactly Clarkson. What they did to force that miss.
Russell musi, musi, musi. Jest! Zwycięstwo. Po grze. Nie ma innej opcji. I know there's an opponent out there, but when you have a lead, it's all about continuing to defense. Do what you do. Defense. Stay true to defense. That. And I like that defense. Defense. Here's Ibaka. Ale zlamił. Po co tak w ogóle? And honestly, not real happy with the shot selection on that one. I jeszcze z góry. Dziękuję. Druga runda, witaj. Moi drodzy, to było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapę w górę, jeśli tak. A zresztą, wiecie, wszystko tam. Linki w opisie przydatne, też zachęcam do zajrzenia. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z tej serii, jak i innych. Na razie, cześć. In what certainly will go down, guys, it's one of the most competitive series this year. And you always love a game seven, and no disappointment here. And these guys are ready and excited for round two.